kaczka, foka, no i mewy, bo w końcu jesteśmy w rezerwacie Mewia Łacha przy ujściu Wisły. Moje ulubione, bo trochę odludne miejsce nad Zatoką Gdańską, w lewym górnym rogu powiatu nowodworskiego. Prawdziwy raj dla ptasich obserwatorów i amatorów spacerowania w pięknych okolicznościach przyrody, ale nie tylko. Nie wiem, czy wiecie, że był to region, który był kontrolowany przez hitlerowców aż do samego końca wojny. Gdy zdobywano Berlin, tutejsi żołnierze niemieccy topili czołgi w wodach zatoki w lesie, zakopywali amunicję do armat. Z tego powodu Mikoszewskie Lasy to prawdziwa kopalnia dla kolekcjonerów i zbieraczy powojennych kuriozów. Wojskowy charakter tego miejsca podkreślono ostatnio, organizując piknik militarny z czołgami i drużyną saperów podkładającą tu i ówdzie bomby. Było fajnie. Oprócz bomby z II wojny zakopanej w lesie można też wykopać wart kilka tysiaków bursztyn wielkości pięści. Miejscowa ludność co rano pakuje haczkę na rower i dawaj na plażę kopać w wyrzuconych na brzeg patykach i śmieciach. Niektórzy autochtoni żyją tylko z tego. No a tak a propos śmieci. Stare gacie wrzucone do Wisły w Krakowie mają promień szansy na to, że dopłyną do Mikoszewa i usiądą na pobliskiej wydmie. Na szczęście grupa lokalnych zapaleńców co wiosnę i jesień zbierają się na plaży z workami na śmieci i biorą się za sprzątanie. Ciekawy region, musicie przyznać. Warto chyba przyjechać i zobaczyć.